Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Winien jestem może odpowiedzi na dwa pytania, bo rzeczywiście i nie tylko znajomi dzwonią do mnie, po co ja to wszystko robię i dlaczego organizuję takie spotkania z prasą. Szanowni Państwo, podjąłem decyzję o startowaniu, ewentualnie kandydowaniu w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Jest to bardzo poważne z mojej strony, bo ja nie rzucam słów na wiatr. Myślę, że w niedługim czasie podam Państwu nie tylko powody, ale funkcję, na którą będę chciał kandydować. Czuję się dobrze, zdrowie mi służy, kondycję mam. Myślę, że po prostu nie jestem aż tak bardzo sfrustrowany tym całym przez 3, 4, 5 lat opluwaniem moich byłych kolegów. No po prostu no, tyle, co już na mój temat powiedziano negatywnie, no to już chyba więcej się nie da. Dlatego myślę, że ja nie zwracam uwagi na to, bo każdy powinien robić to, co w życiu uważa za słuszne. Ja uważam, że chociażby szpital jest, można go jeszcze spokojnie udoskonalić. Są sposoby, żeby go oddłużyć, żeby normalnie funkcjonował, tylko trzeba do tego kogoś, raz, że sercem, zamiłowaniem i z szacunkiem dla chorych ludzi. Tego w Grudziądzu nie ma i długo nie będzie. To jest jakby pierwsza moja odpowiedź na zadawane pytania. Na pewno nie pozostawię niektórych z Państwa, którzy po prostu potrzebują pomocy takiej czy innej, samemu sobie. No i drugi powód, że w Grudziądzu nie ma tak naprawdę żadnej opozycji. PiS nie jest opozycją, jeszcze raz mówię, dlatego że chociażby ostatnie wydarzenia. Nie wiem, ja w ogóle nie rozumiem liderów PiS-u w Grudziądzu. Zupełnie. Bo PiS podejmuje decyzję, nie będziemy w komisji wyborczej pana dyrektora szpitala, czy pani dyrektor szpitala. Po czym wstaje radny Witkowski i mówi, a ja będę, bo jestem z PiS-u. I jest zadowolony, uśmiechnięty i się cieszy, że jest z PiS-u i będzie w komisji. To albo PiS legitymizuje wybór pana prezydenta Glamowskiego, albo nie. Myślę, że przyjdzie taki czas po wyborach, że zaczniemy się zastanawiać, na ile radni są ubezwłasnowolnieni, nie tylko z PiS-u, ale z innych ugrupowań, przez zarząd miasta, przez prezydenta miasta, przez spółki miejskie i gdzie, jakie kto zlecenia z miasta bierze, łącznie z również i działaczami PiS-u. Bo to jest nie do pomyślenia, żeby w takiej sytuacji PiS w połowie jest za, w połowie przeciw. No i tego mamy przykłady i dowody. I myślę, że po prostu jest to bardzo nieeleganckie i brzydkie, jeżeli chodzi o przede wszystkim wyborców. Bo oni się spodziewają po PiS-ie opozycji konstruktywnej, opozycji legartis, a tej nie ma. Po prostu nie ma. Drugie pytanie, na które chciałbym Państwu też odpowiedzieć krótko, no to jest, dlaczego ja zadaję pytania panu posłowi Szymańskiemu? A komu ja mam zadawać pytania, jeżeli wszyscy wiemy, a ja wiem na pewno, że to poseł Szymański wymyślił pana prezydenta, pana Glamowskiego na prezydenta Grudziądza. Poseł Szymański jest liderem Koalicji Obywatelskiej w Grudziądzu. Czyli po prostu tak, muszą go słuchać radni, bo jak nie, no to najwyżej się może z Koalicji Obywatelskiej wypisać. Prezydent go musi słuchać. Ci, co są na przykład radnymi wojewódzkimi i są na przykład w niektórych spółkach, w Radzie Nadzorczej za pieniądze, muszą pana Szymańskiego słuchać. Więc dlatego te pytania kieruję do pana posła Szymańskiego. I to poseł Szymański, tak naprawdę my dzisiaj wybieramy ludzi do parlamentu, ale musimy pamiętać, że za każdym wyborem do parlamentu stoją działacze lokalni.
jak my wybierzemy, to z tylnego siedzenia poseł Szymański i tak będzie rządził w Grudziądzu. My musimy się zastanowić, czy na listach Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej, czy na listach PiSu nie ma już żadnych innych ludzi, tylko musimy wybierać tych samych, którzy ewentualnie nie pomagają nam, jeżeli chodzi o miasto. Ja nie słyszałem protestów posła Szymańskiego, że bilety są droższe niż w Warszawie, MZK, MPK, że ścieki mamy bardzo drogie, że za wodę płacimy Bóg wie ile. Ja nie słyszałem, żeby poseł Szymański na rynku albo gdzieś protestował przeciwko takim działaniom radnych i prezydenta miasta Grudziądza, wiedząc, że miasto Grudziądz nie jest najbogatszym miastem na północnej części naszej Polski. Dlatego wydaje mi się, że chociażby przykład ostatniej transakcji, którą też kieruję do pana posła Szymańskiego. Panie pośle, jak to z tą deszczówką było? Chociażby ostatnie opady uwidoczniły nam, że miasto Grudziądz jest topione, podtapiane. Nie tylko finansowo, przez wodę. Ta deszczówka grudziądzka ma już pewnie tyle lat, co od wojny 70, może 60. Nie wiadomo, czy to są rury azbestowe, czy jakieś żeliwne, czy jakiekolwiek inne. Ona wymaga natychmiastowego remontu. Ale co się stało? Tak jak w Czarnym Piątku wyprzedażowym. Po prostu pan prezydent wpadł na pomysł, żeby tą, myślę, że już zużytą deszczówkę, kanalizę deszczową, sprzedać wodociągom za 60 milionów. Pomysł, no myślę, że nie do, że no, do, co najmniej do przemyślenia przez posła Szymańskiego. I panie pośle, no, co się stało z tymi pieniędzmi? Gdzie jest te 60 milionów? To pan jako poseł powinien wtedy interweniować, że jeżeli obligacje zostały wyemitowane, to te obligacje kupił bank, który po 2 miesiącach upadł. No panie pośle, i pan nie interweniował? To nasze władze Grudziądza nie wiedziały, że to będzie upadły bank? Grały z nim do końca? I co się stało? No, następny bank, no bo nadzór finansowy kazał przejąć te obligacje przez następny bank, który powiedział tak krótko: wykupujecie, bierzecie kredyt, koniec, kropka. I dzisiaj wodociągi nie ze swojej winy mają olbrzymi kredyt, którego nie są w stanie obsługiwać, bo przy zyskach, inwestycjach na granicy 7-8 milionów dzisiaj mają prawie 4 miliony straty planowanej na koniec roku, to ja myślę, że to jest jeszcze jedna rzecz w ogóle do zastanowienia. I teraz, co się dalej będzie działo? Panie pośle Szymański, przed wyborami, to trzeba powiedzieć. Szanowni Państwo z Grudziądza, będziecie teraz płacić więcej za wodę, więcej za ścieki, bo trzeba to wyrównać. To nie to, że szpital zadłużony. To było hasło, gdzie trzeba było dokuczać Nowakowi, żeby samego siebie wybielić. Ja jeszcze raz przypominam, że wtedy ówczesna Platforma Obywatelska chciała co i rusz odcinać sobie kupony, przecinać wstęgi, bo była Polska w budowie, bo były przede wszystkim wybory i co szpital. A kto się dołożył z Platformy? Był pan Tusk, była pani Kopacz, był pan Kowarowski, był pan Komorowski, nikt się nie dołożył. Dlatego tego typu korzyści polityczne nie powinny istnieć. Bynajmniej nasze miasto jest za słabe finansowo na tego typu prezenty. Dlatego oczekuję od pana, panie pośle, że pan tupnie w końcu nogą, pan przeprosi społeczeństwo, że pan, nie wiem, nie dopilnował, że holding nie działa, że zadłużony, że jacyś zatrudnia się reporterów, dziennikarzy, to wszystko jest niezgodne z prawem, że szpital, wie pan, no, tylko zmienia się dyrektorów, że przede wszystkim, co z deszczówką? Kto ją będzie teraz remontował i za jakie pieniądze?
Czy pan jest w stanie przed wyborami obiecać, powiedzieć, przysiąc, nie będzie podwyżki wody, ścieków i biletów w Grudziądzu? Proszę bardzo. Takie rzeczy powinien pan uczynić. Jeżeli pan chce rządzić Grudziądzem z tylnego siedzenia, to myślę, że pan nadwyręża cierpliwość wyborców. A to już nie jest moja sprawa, tylko sprawa wyborców. Szanowni państwo, ja będę się spotykał z wami, będę po prostu mówił o rzeczach, które denerwują mieszkańców, bo trzeba po mieście chodzić, trzeba się z ludźmi spotykać. A w przyszłych wyborach niebawem powiem państwu, że mam, że tak powiem, prawo do wystawienia swojej osoby i pod ocenę i pod osąd tych, którzy wiedzą, co ja w Grudziądzu zrobiłem, wiedzą, co ja dla Grudziądza zrobiłem i nie uwierzą w te wszystkie brednie, które byli moi koledzy na mnie po prostu głosili. Ja mam czas, jestem długodystansowiec. Ja po prostu przeczekałem to i dzisiaj widzę, że taki szum medialny, jaki był, to wszystko przez Nowaka, wszystko, ten deszcz, ta susza, to wszystko. Panie pośle, i co z tego? Co się w Grudziądzu zmieniło? Nic. Pogorszyło nam się życie, a młodzież nadal nie ma co ze sobą w Grudziądzu zrobić. Życzę panu powodzenia w wyborach. Nie wiem, co mieszkańcy zrobią. Dziękuję państwu za uwagę.